Rozdział trzydziesty. W piątek rano Tomek usłyszał radosną nowinę, że do miasteczka powróciła rodzina sędziego taczera. Od razu pół Indianin Joe i jego skarb zeszli na drugi plan, a pierwsze miejsce niepodzielnie zajęła Becky. Spotkali się i spędzili kilka wspaniałych godzin bawiąc się z całą gromadą innych dzieci ze szkoły w różne ciekawe gry. Dzień ten został ukoronowany piękną niespodzianką. Beki tak długo nudziła matkę, aż ta zgodziła się, aby od dawna już obiecywany i ciągle odkładany piknik odbył się następnego dnia. Szczęście dziewczynki nie miało granic, a I Tomek przyjął tę wiadomość z niemniejszym zachwytem. Nim słońce zaszło, rozesłano zaproszenia i od razu zawrzało wśród miasteczkowej dzieciarni. Rozpoczęły się gorączkowe przygotowania. Dzieci przeżywały przedsmak czekającej ich radości. Tomek był tak podekscytowany, że długo nie mógł zasnąć w nocy. Liczył na to, że usłyszy miałczenie haka i że następnego dnia olśni beki i innych wycieczkowiczów swoim zdobytym skarbem, ale kot nie zamiałczał. Wreszcie nadszedł ranek. Około godziny dziesiątej w domu sędziego taczera zebrała się wesoła i hałaśliwa czereda. Wszystko było gotowe do wymarszu. Dorośli nie chcieli psuć dzieciom zabawy swoją obecnością. Stwierdzono, że dzieciaki będą zupełnie bezpieczne pod opiekuńczymi skrzydłami kilku osiemnastoletnich panienek i o parę lat starszych młodzieńców. Niebawem główna ulica miasteczka zaroiła się od roześmianych dzieci niosących koszyczki z prowiantem. Na wycieczkę wynajęto stary statek parowy, więc radość była szalona. Sid leżał chory i musiał zostać w domu. Mary również została w domu, aby dotrzymać mu towarzystwa. Przy pożegnaniu pani Thatcher powiedziała do Becky. Na pewno późno wrócicie. Może lepiej będzie, jeżeli zanocujesz u którejś z koleżanek mieszkającej bliżej przystani? Przenocuję u Suzy Harper. Dobrze, mamusiu? Świetnie! Uważaj na siebie i nie spraw państwu Harperom kłopotu. Gdy już szli ulicą, Tomek powiedział do Beki. Wiesz co? Zamiast iść do Harperów, skoczymy na wzgórze i zostaniemy na noc u wdowy Douglas. Na pewno będzie miała lody. U niej prawie codziennie są lody. Całe mnóstwo lodów. Ucieszy się, kiedy nas zobaczy. To jest kapitalny pomysł. Ale zaczęła coś rozważać i wreszcie spytała. A co na to powie mama? A skąd będzie o tym wiedziała? Dziewczynka znowu zastanowiła się głęboko. Wydaje mi się, że to nie jest w porządku, rzekła z wahaniem. E, tam głupstwo! Przecież mama o niczym się nie dowie, więc o co chodzi? Twoja mama chce tylko, żeby ci się nic nie stało i żebyś spała w dobrym miejscu, tak? Ręczę ci, że sama kazałaby ci iść do pani Douglas, gdyby jej to przyszło do głowy. Na pewno. Niezwykła gościnność wdowy Douglas była zbyt kuszącą przynętą. Toteż, wsparta namowami Tomka odniosła całkowite zwycięstwo. Postanowili nikomu nic nie mówić o tych planach. Nagle Tomek przypomniał sobie, że hak może właśnie tej nocy zamiałczyć pod oknem. Ta myśl zepsuła jego radosny nastrój, ale nie mógł wyrzec się frajdy, jaką sprawiała mu wycieczka z Beki i planowany nocleg u wdowy Douglas. Zresztą, dlaczego miałby się tego wyrzekać? Zeszłej nocy sygnału nie było, więc kto zaręczy, że będzie akurat dzisiaj? Tak rozumował i pewność wspaniałej wycieczki przeważyła niepewność skarbu. Zwyczajem wszystkich chłopców postanowił przechylić się na stronę tego, co go bardziej pociągało i w ogóle przez cały dzień nie myśleć o skrzyni. Trzy kilometry powyżej miasta statek zatrzymał się w miejscu, gdzie rzeka tworzyła rodzaj otoczonej lasem zatoki. Zarzucono kotwiczkę. Hałastra wysypała się na brzeg i wkrótce cały okoliczny las rozbrzmiewał okrzykami, piskiem i śmiechem. Wreszcie mali wycieczkowicze, zgrzani, zmęczeni i głodni jak wilki, zaczęli powoli wracać do obozu. Natychmiast przystąpili do niszczenia przywiezionych zapasów. Po uczcie przyszła pora na odpoczynek i pogawędki w cieniu drzew. Nagle ktoś rzucił hasło. Hej, zwiedzamy pieczary. Kto idzie? Wszyscy mieli ochotę. Rozdzielono kilka paczek świec i towarzystwo zaczęło wspinać się na wzgórze. Wejście do grot było wysoko na zboczu i miało kształt litery A. Olbrzymie dębowe drzwi nie były zamknięte. Prowadziły one do niewielkiej, mrocznej, zimnej i wilgotnej pieczary o wysokich, wapiennych ścianach. Dzieci znalazły się pod urokiem jakiejś tajemniczej siły, która biła z tych potężnych sklepień. Z jednej strony widziały oświetloną słońcem zieloną dolinę, z drugiej posępną czerni korytarzy prowadzących w głąb ziemi. Wkrótce jednak oswoiły się z tym nastrojem i rozpoczęły zwykłe wrzaski i dokazywania. Gdy ktoś zapalił świecę, wszyscy rzucali się na niego gasić. Waleczny obrońca świecy bohatersko odpierał atak, dopóki nie zgaszono mu jej lub nie wytrącono z ręki. Wówczas następował nowy wybuch śmiechu i nowa gonitwa. Ale wszystko na świecie ma swój koniec. Pochód ruszył stromym korytarzem dalej w dół. Rój chwiejnych, migotliwych światełek delikatnie rozświetlał wysokie ściany skalne. Korytarz miał około dwóch metrów szerokości. Co parę kroków rozchodziły się od niego inne, mniejsze i większe korytarze. Pieczary MacDugala były ogromnym labiryntem krętych chodników, które zbiegały się, rozwidlały i nie wiadomo, gdzie się kończyły. Mówiono, że całymi dniami i nocami można błądzić wśród tej plątaniny rozpadlin, szczelin i podziemnych grot, a jeszcze nie dotrzeć do końca pieczar. Że można iść ciągle w dół i w dół, w głąb ziemi i nigdy nie wydostać się na światło dzienne. Nie było takiego człowieka, który by znał całe pieczary. Tak naprawdę nikt ich dobrze nie znał. Dokładne zbadanie obszaru labiryntu graniczyło z niemożliwością. Większość okolicznych mieszkańców znała tylko niewielką część pieczar zwykle zwiedzaną przez turystów i nawet najwięksi śmiałkowie nie odważali się zapuszczać na teren nieznany. Tomek Sawyer znał te podziemia tak samo jak każdy inny. Wycieczka przeszła górnym korytarzem niecały kilometr, po czym grupki i pary zaczęły się odrywać od głównego orszaku i zagłębiać w mijane odgałęzienia. Przebiegali posępne korytarze i straszyli się wzajemnie, wyskakując niespodziewanie w miejscach, gdzie chodniki znowu się spotykały. Można było zniknąć innym z oczu na całe pół godziny, nie wychodząc poza teren, który się znało. Wreszcie grupki jedna po drugiej zaczęły wracać do wylotu pieczar. Zjajane, rozbawione, ochlapane świecami i umazane gliną dzieci były zdumione, że w pieczarach tak szybko zleciał im czas. Na dworze zapadał już wieczór. Od pół godziny dzwon okrętowy wzywał do powrotu na statek. Gdy wśród śmiechów i nawoływań odbijali od brzegu w drogę powrotną, nikt nie żałował straconego dnia, prócz jednego może kapitana. Kiedy światła statku miały przystań, hak był już na posterunku. Nie słyszał głosów na pokładzie, bo śmiertelnie zmęczona dzieciarnia zachowywała się cicho i potulnie. Dziwił się, co to za statek i dlaczego nie zatrzymuje się w przystani, ale szybko przestał o nim myśleć i zajął się własnymi sprawami. Noc była chmurna i ciemna. Minęła dziesiąta. Umilkły turkoty wozów, rzadkie światła poczęły gasnąć. Ostatni przechodnie zniknęli. Miasteczko poszło spać, zostawiając małego wartownika sam na sam z milczeniem i duchami. Minęła jedenasta i pogasły światła gospody. Zrobiło się zupełnie ciemno. Hak czekał. Czas dłużył mu się niczym wieczność, a ciągle nic się nie działo. Zaczęło go ogarniać zwątpienie. Na co tu czekać? Komu się to przyda? Może lepiej dać temu spokój i iść spać? Naraz doleciał go jakiś dźwięk. W jednej chwili cały zamienił się w słuch. Cichutko otworzyły się drzwi wychodzące na ślepą uliczkę. Hak uskoczył za róg cegielni i przywarł do ściany. Dwóch mężczyzn przeszło tuż koło niego. Jeden wyglądał tak, jakby coś dźwigał pod pachą. To pewnie skrzynia. Wynoszą skarb. Jak w takiej sytuacji zawiadomić Tomka? Nim dobiegnie pod jego okno, mężczyźni ulotnią się ze skrzynką. A wtedy szukaj wiatru w polu. Nie. On musi ich pilnować. Pójdzie za nimi pod osłoną nocy i wyśledzi, dokąd zaniosą skarb. Po tej krótkiej naradzie z samym sobą, hak wyszedł z zacegielni i zachowując bezpieczną odległość, na bosaka, cicho jak kot, podążył za dwójką mężczyzn. Poszli ulicą nad rzeką. Minęli ostatnie miejskie zabudowania, a potem skręcili na ścieżkę wiodącą na wzgórze Cardiff. Okrążyli dom starego walijczyka, stojący w połowie drogi na szczyt wzgórza. Wspinali się coraz wyżej. Dobrze, pomyślał Hak. Chcą go zakopać w starym kamieniołomie. Ale nie zatrzymali się przy kamieniołomie. Minęli go i dalej szli w górę. Potem skręcili na wąską ścieżkę prowadzącą wśród wysokich zarośli i nagle zniknęli w ciemności. Hak przyspieszył kroku. Wkrótce przystanął i zaczął nasłuchiwać. Nie usłyszał nic oprócz bicia własnego serca. Ze wzgórza doleciało go dalekie pochukiwanie sowy. Zła wróżba. Ale kroków mężczyzn nie było słychać. Boże, więc wszystko na nic? Właśnie miał ruszyć dalej, gdy wtem, w odległości zaledwie kilku kroków od niego, ktoś chrząknął. Hakowi serce podskoczyło do gardła, lecz mężnie zepchnął je na właściwe miejsce. Stał w miejscu i trząsł się niczym w ataku febry, przy okazji zrobiło mu się dziwnie słabo. Tylko czekał, kiedy upadnie. Na szczęście wiedział, gdzie jest. Stał o pięć kroków od ogrodzenia domu wdowy Douglas. Bardzo dobrze pomyślał. Niech tu zakopią. Będzie łatwo znaleźć. Nagle pół Indianin odezwał się cichym, ledwie dosłyszalnym głosem. Niech ją szlak trafi. Zdaje się, że ma gości. Jest już późno, a jeszcze pali się światło. Nic nie widzę. To był głos drugiego, włóczęgi z nawiedzonego domu. Haka poraził śmiertelny strach. A więc to miała być zemsta Joeego. Pierwszą jego myślą było uciec z tego miejsca jak najprędzej, ale zaraz przypomniał sobie, że wdowa Douglas zawsze była dobra dla niego a oni może przyszli ją zamordować, gdyby chociaż miał na tyle odwagi, żeby ją ostrzec. Wiedział jednak, że się nie odważy, bo oni mogliby go zobaczyć i dorwać w swe łapy. Wszystkie te myśli lotem błyskawicy przebiegły głowę Haka. Usłyszał odpowiedź Indianina. Bo krzaki zasłaniają ci widok. Chodź tu. No, widzisz już? Tak. Najwyraźniej ma gości. Lepiej dajmy temu spokój. Dać spokój. Teraz, kiedy odchodzę stąd na zawsze. Dać spokój i już nigdy nie mieć okazji? Mówię ci jeszcze raz. Gwiżdżę na jej pieniądze. Możesz je sobie wziąć. Ale jej mąż potraktował mnie jak ostatniego psa. Był sędzią pokoju i to on ciągle pakował mnie za kraty za włóczęgostwo. Ale to jeszcze nie wszystko. Kazał mnie wychłostać. Wychłostać przed więzieniem jak murzyna. Publicznie na oczach całego miasta. Wychłostać. Rozumiesz? Jego szczęście, że umarł, nim wyszedłem z więzienia. Ale ona mi za to zapłaci. Chyba jej nie zabijesz? Nie zrobisz tego. Zabić? A kto mówi o zabiciu? Zabiłbym jego, gdyby żył. Ale nie ją. Jeżeli się mścisz na kobiecie, to jej nie zabijasz, durniu. Trzeba ją oszpecić, obciąć nos i ponacinać uszy, jak świni. O Boże, to przecież nikt cię nie pyta o zdanie. Zachowaj je dla siebie. Tak będzie dla ciebie najbezpieczniej. Przywiążę ją do łóżka. Jeżeli wykrwawi się na śmierć, to już nie moja wina. Płakał po niej nie będę. Jesteś moim przyjacielem i musisz mi pomóc. Sam nie dałbym sobie rady. Zresztą po to cię tu wziąłem. Zrobisz to dla mnie i nie próbuj uciekać. Zabijecie nim, zdążysz się odwrócić. Rozumiesz? A jeżeli zabiję ciebie, to wdowę też załatwię i nikt nie będzie wiedział kto to zrobił. No cóż, jeśli już tak musi być, to bierzmy się do roboty. Im prędzej tym lepiej. Zimno mi się robi na samą myśl. Zaraz. A goście? Ty lepiej uważaj, bo coś ci nie wierzę. Zaczekamy aż światła pogasną. Nie ma pośpiechu. Hak wiedział, że teraz zapadnie cisza sto razy straszniejsza niż rozmowa morderców. Wstrzymał więc oddech i począł się ostrożnie cofać. Powoli podniósł jedną nogę i balansując na drugiej, jak najciszej zrobił krok w tył. Omal się przy tym nie przewrócił. Z taką samą precyzją zrobił drugi i trzeci krok, potem czwarty i piąty. Wtem gałąź trzasnęła mu pod nogami. Zaparło mu oddech. Nasłuchiwał z napięciem, ale wokoło panowała głęboka cisza. Poczuł bezgraniczną wdzięczność do losu. Kiedy znalazł się na ścieżce pomiędzy zaroślami, obrócił się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i nieco przyspieszył kroku. W pobliżu kamieniołomu poczuł się już bezpieczny i ruszył całym pędem. Biegł, sił w nogach, aż dotarł do domu starego waliczyka. Zaczął dobijać się do drzwi. W oknach ukazały się trzy głowy ojca i dwóch synów, wielkich jak dęby. Co to za hałasy? Kto tam tak tłucze w drzwi? O co chodzi? Proszę mnie wpuścić, prędko. Muszę panu coś powiedzieć. Kim jesteś? Huckleberry Finn. Prędko, proszę mnie wpuścić. Huckleberry Finn? Coś takiego. Nie jest to nazwisko, przed którym chętnie otwiera się drzwi. Ale wpuśćcie go, chłopcy. Zobaczymy o co chodzi. Tylko proszę nikomu nie mówić, że to ja wam powiedziałem o wszystkim. To były pierwsze słowa Haka, gdy go wpuszczono do domu. Proszę nic nie mówić, bo wtedy on mnie zabije. Ale wdowa tyle razy była dobra dla mnie, że muszę to powiedzieć. Zaraz powiem, tylko przyrzeknijcie, że mnie nie wydacie. Święty Sebastianie, on naprawdę ma coś ważnego do powiedzenia. To widać, zawołał stary. Mów śmiało, chłopcze. Nikt z nas cię nie zdradzi. W trzy minuty później ojciec i synowie, dobrze uzbrojeni, szli już w stronę domu wdowy. Kiedy dotarli do zarośniętej zielskiem ścieżki, wyciągnęli pistolety i zaczęli skradać się po cichu. Hak nie poszedł z nimi dalej. Ukrył się za wielkim kamieniem i nasłuchiwał. Długą chwilę panowała obezwładniająca groźna cisza. Nagle huknęły strzały. Ktoś krzyknął. Hak nie czekał na dalszy rozwój wypadków. Rzucił się do ucieczki i gnał na dół ile sił w nogach.